Cześć! 100 gier, które już przemieliliśmy w poprzednich zestawieniach tej serii, nie wyczerpuje tematu dobrych gier ery Windowsa 95. Oj nie, nawet ta porcja kolejnych 50 pozycji nie zamyka tematu i już teraz zapowiadam, że to nie ostatnia lista z tego okresu. Nawet nie przedostatnia. Po prostu dobrych gier powstałych w czasach 95 było tak wiele. Choć zaczynamy już zahaczać o tytuły niekoniecznie mainstreamowe, jednak cały czas dominują gry dobrze wam znane. Tak jak w poprzednich odsłonach Top List, część gier zostanie przybliżona bliżej, część po łebkach, w kilku przybliżą wątek fabularny czy kulisy powstania, jednak w zdecydowanie za wielu skupią się na ciekawostkach i off-topikach luźno związanych z omawianym tytułem. Bez zbędnego rozciągania wstępu podam zasady, jakimi kieruję się w tej serii i przechodzimy do konkretów. Po pierwsze, za hasłem gry ery Windowsa 95 rozumiem tytuły, które ukazały się po premierze W95 i przed premierą W98. Właściwie to powinno to wyglądać tak, czyli do 24 czerwca, bo 25 to już premiera kolejnych okienek. Tutaj zaznaczę, że czasami z ustaleniem daty wydania gry jest sporo problemów, na przykład taki Alien Earth. Wszystkie źródła podają datę wydania jako lipiec 98 i recenzje w zagranicznej prasie to potwierdzają, bo pojawiły się w tym właśnie okresie, więc gra nie łapie się do tego zestawienia. Ale z jakiegoś powodu w Secret Service gra została zrecenzowana w numerze kwietniowym. I nie jest to zapowiedź. Pełna dwustronicowa recka z oceną. Dlaczego polska gazeta recenzowała grę na tyle miesięcy przed wydaniem? Nie wiem. Zastanawia też to, że tak zwany Primary Volume Descriptor, czyli parametr, który jest częścią standardu ISO 9660, podaje dla edycji USA daty sięgające grudnia 97. Edycja niemiecka natomiast ma daty z lutego 98. To oczywiście nie oznacza daty wydania, bo wytłoczone płyty mogły leżeć miesiącami w magazynie, zanim trafiły do pudełek i na półki sklepowe, ale jest to jakiś punkt zaczepienia. Inny przykład to Final Fantasy VII w wersji PC-towej. Znajdziecie tyle samo źródeł mówiących, że gra wyszła albo 24 czerwca, czyli łapie się do tego zestawienia, albo 25 czerwca, czyli już w dniu wydania W98 i się nie łapie. W tym konkretnym przypadku trzymam się wersji, że jest to gra ery Windowsa 98. Kolejna zasada jest taka, że biorą tylko jedną grę na serię. Jeśli więc w zadanym okresie czasu wyszło kilka części gry, co się zdarzało, na przykład Quake 1 i 2, to ja wybieram jedną. Istotne jest też to, że gry ery Windowsa 95 wcale nie muszą być grami Windowsowymi. Minie jeszcze przynajmniej jedna edycja Windowsa, zanim gry DOSowe przestaną być produkowane na masową skalę. Więc gry DOSowe, które mieszczą się w okienku czasowym między W95 a 98, są jak najbardziej brane pod uwagę. Do zestawienia nie wliczam natomiast konsolowych ekskluzywów, ale biorę pod uwagę te konsolowe gry, które zawitały również na peceta. W takim przypadku data wydania, jaką biorą pod uwagę, to data wypuszczenia gry w wersji pecetowej. Dla przykładu Gex Enter the Gecko nie znajdzie się w żadnej z list z tej serii, bo choć wyszedł przed premierą W98, to jedynie w wersji konsolowej, a wersja pecetowa pojawiła się w czasach W98. Okej, zaczynamy. Zestawienie otwierają arcade'owe wyścigi samolotów o nazwie Plane Crazy, a nazwa ta nawiązuje do krótkiego filmu animowanego Walta Disneya, w którym co ciekawe swój debiut miała myszka Mickey. Plane Crazy to przyjemne, dynamiczne wyścigi po ciekawych torach, a arcade'owe serce, jakie bije w tym tytule, wynika z faktu, że początkowo planowano wydać tę grę tylko na automaty. Jeśli więc szukacie realizmu, unikajcie tego tytułu. Dodam, że grę reklamowano hasłem Wyścigi w przestworzach dla szalonych. Patrząc na gameplay tej gry, możecie zadawać sobie pytanie: chwila, czy ktoś zrobił hybrydę Baldur's Gate'a i Diablo, zanim te gry się ukazały, a ja o niczym nie wiem? I odpowiedź może brzmieć tak, jeśli faktycznie gry nie znacie. Druid to RPG nastawiony na akcję, z niezłą grafiką i fabułą, która potrafi wciągnąć. Częstym zarzutem pod adresem tej gry był czas wczytywania kolejnych ekranów. Wtedy wyraźnie dało się usłyszeć rozpędzany napęd CD-ROM, co naturalnie wnerwiało graczy, bo takie ekrany są tutaj co chwilę. Szczęśliwie dzisiaj nie jest to już problem, bo grę nawet w wersji CD-ROM i tak będziecie odpalać z obrazu na dysku, do czego namawiam, bo to fajny i niedoceniany tytuł.
tym miejscu pozwolę sobie na mały przerywnik. Nie, nie, spokojnie, nie będę wam wciskał VPN-a. Raid Shadow Legends. Żartuję. Chciałem wam zaproponować zabawę. Do rzeczy. Oto trzy zdjęcia pewnej gry. Są rozmazane, bo to skany z gazety. Zabawa polega na odgadnięciu, jaka to jest gra. Do wygrania... Uśmiech kierownika! Odciśnięty w betonie! Uzbrojonym! To zęby! Tak na poważnie, szukam informacji o tej grze. Jeśli oglądacie ten film, to pewnie interesujecie się tematyką retro i może skojarzycie interfejs. Podobno jej tytuł to Terminus. Jednak jeśli gra została wydana, a nie porzucona, to z pewnością istnieje pod innym tytułem. Mówimy o przełomie lat 97-98, a gra miała być w stylu XCOM-a. Jeśli coś wiecie, to dajcie znać w komentarzu albo na maila. Ci, którzy wychowali się na Micro Machines, sięgali po Ignition chętnie. Nie można jednak powiedzieć, że gra podobała się wszystkim, co potwierdza chociażby recenzja w magazynie Gry Komputerowe, gdzie Ignition otrzymał takie sobie 63%. Uważam, że autorzy powinni dodać troszkę urozmaiceń, jak na przykład bronie, miny czy bonusy na drodze. Podsumowując, gra jest śliczna i nudna. Dobrze wykonana, ale niestety spaprana pod względem merytorycznym. Z częścią tego werdyktu się zgadzam. Faktycznie twórcy mogli tutaj dodać bronię, tak jak zrobili to twórcy Dead Rally. I to gracz mógł zdecydować, czy chce grać z nimi, czy woli się nudzić, czyli grać bez uzbrojenia. Jednak zapewniam, że nudzić to się tu nie będziecie, bo na ekranie zawsze będzie się coś działo. Ciekawostka, niemiecki tytuł gry to... Bleifuß Fan. Bleifuß oznacza mieć ciężką nogą. Fanów Ignition ucieszy fakt, że gra dorobiła się duchowego następcy. Mowa o tytule Turbomania Fog Racers. Gra jest na razie w wersji Early Access i faktycznie wygląda jak Ignition 2. W barze Spragniona Macka, który umiejscowiony jest zaraz obok portu kosmicznego, ukrywa się pewien obcy. Ty i twój partner musicie go schwytać, ale jest problem. Obcy może przybierać kształt i formę, jaką tylko chce. Rozgrywka w Space War jest trudna, ale musicie wiedzieć, że twórcy nie zakładali, że ktoś przejdzie tę pozycję za pierwszym razem. A skąd wynika trudność, skoro jest to w zasadzie przygodówka? Otóż w Space Bar mamy limit czasowy. Każda wykonana akcja zje nam kilka minut. Ktoś policzył, że w całej grze można wykonać około 400 akcji, zanim skończy się czas i obcy udający któregoś z bywalców baru skorzysta z usług będącego nieopodal portu kosmicznego. To, co sprawia, że chce się zaczynać za każdym razem od początku, to humor, a tego jest tutaj pod dostatkiem. Max. Yeah? Your badge. Yep, got it right here. Let me just say one word. What's that? Undercover. Right, I had my badge on. W czasach, kiedy wszyscy pecetowcy zagrywali się w kolejne odsłony Duma, wliczając Billa, gracze Macowi mieli Maratona, czyli shooter stworzony przez Bungie. Silnik tej gry uznawany był nawet za bardziej zaawansowany niż ten Dumowy. I właśnie z dobrodziej z tego silnika, dokładnie w wersji drugiej, postanowili skorzystać twórcy gry Damage Incorporated. Ale wydając grę, nie ograniczyli się jedynie do wersji na macOS-a. Damage Incorporated to shooter, w którym dowodzimy grupką żołnierzy. I to właśnie ten aspekt sprawiał, że choć grafika była jak na przełom roku 97 i 98 już mocno taka se, to jednak do gry siadano chętnie. I co ciekawe, jak miałem okazję się przekonać nagrywając gameplay do tego materiału, gra cały czas potrafi przykuć do monitora. Mało brakowało, a przygody Kapitana Quasara ominęłyby posiadacze pecetów. Ale szczęście nieszczęście, konsola, na której gra miała być ekskluzywem, 3DO, została porzucona i aby zminimalizować straty, niemal wszystkie ekskluzywne gry z tej konsoli trafiły na peceta czy na konsolę konkurencji. Ponieważ to nie jedyny tytuł z konsoli 3DO na tej liście, który przeszedł taką drogą na peceta, to może wyjaśnię, jak to możliwe, że pomimo dobrego hardware'u, zwłaszcza biorąc pod uwagę realia czasowe i faktu, że tak wiele dobrych gier zaczynało swoje życie właśnie na 3DO, na przykład seria Need for Speed, to konsola poległa. Otóż przyczyna porażki to niskie ceny licencyjne. Model biznesowy 3DO polegał na tym, że aby zachęcić twórców gier do wydawania szlagierów na ich konsoli, to pobierali oni za to niewielkie opłaty. Koszty natomiast zostały przerzucone na tych, którzy konsolę chcieli kupić.
1993 roku na premierę konsola kosztowała $700. Dla porównania SNES kosztował wtedy max $200, a PSX w dniu premiery kosztował $300. Model biznesowy Nintendo, Sony czy Sega był odwrotny. Nie zarabiali prawie nic na konsolach, czasami dopłacali, ale odbijali sobie opłatami licencyjnymi od wydawców gier. Dzisiaj wiemy już, który model jest rozsądniejszy, bo jak produkt na przykład Sony pojawił się na półkach, to firmy produkujące konsole 3DO, a było ich kilka, na przykład Panasonic, Goldstar czy Sanyo, zaczęły obniżać ceny tych konsol do takiego samego poziomu jak za PSX-a. Tylko o ile Sony zarabiało na licencjach, to producenci konsol 3DO nie mieli na czym się oprzeć i po prostu dokładali do interesu. Wracając do tematu. Patrząc na gameplay, możecie dojść do wniosku, że to jakiś głupi gun and runner. I tylko połowa tego stwierdzenia jest prawdziwa. Gra z pewnością nie jest głupia. Czuć tutaj konsolowe pochodzenie tytułu i granie na klawiaturze nie jest najlepszą opcją, ale tragedii nie ma i do gry można było zaprosić drugiego gracza, a granie ze znajomym na jednej klawiaturze i ciągłe wciskanie mu przez przypadek klawisza, którego nie chciał wcisnąć, cóż, to się po prostu pamięta do końca życia. Minusem nie do przeskoczenia dla wielu będzie być może niska rozdzielczość. 320x240 to wszystko, co gra ma do zaoferowania. Bo choć w opcjach jest do wyboru 640p, to jest to tylko skalowanie. Nie, nie, to cały czas nie reklama VPN-a. Chciałem tylko podpowiedzieć, że jeśli znudzi się Wam oglądanie, to w opisie filmu znajdziecie całą listę wersji tekstowej. Jedno, co można powiedzieć o Die by the Sword, to to, że nie jest to gra dla każdego. Straszakiem numer jeden jest tutaj sterowanie, które nie tyle jest złe, co po prostu trzeba się go nauczyć, bo w Die by the Sword zaimplementowano system, w którym gracz ma bardzo dużą kontrolę nad ruchem ręki bohatera. Secret Service tak o tym pisał. Chcesz wykonać cięcie od dołu do góry, zatoczyć młyńca nad głową i ciąć przeciwnika po skosie w dół, w lewą stronę. Nic prostszego. Wciskasz dół, górę, górę lewo, górę prawo, dół lewo. Tutaj dodam, że te kierunki wybiera się na klawiaturze numerycznej. Ten system można wyłączyć w menu, ale wtedy gra staje się tak jakby mniej ekscytująca. Przeciętna wręcz. Crusader No Regret to druga odsłona serii Crusader. Ta pierwsza ma tytuł No Remorse. I też czasowo łapię się do tego zestawienia, ale skoro trzymam się zasady jedna gra na serię, to wybrałem tę lepszą moim zdaniem odsłonę. Zaznaczając, że polecam zacząć od jedynki, bo to też solidna pozycja. W wielkim uproszczeniu realia świata wyglądają tak. Naszą planetą rządzi twór o nazwie World Economic Consortium. Niby sojusz ekonomiczny, ale tak naprawdę jest to dyktatura, której wolności obywatelskie są ograniczone, a podatki wynoszą nawet 90%. Aby utrzymać ludzi w klatkach, Vec dysponuje swoją armią, a największy postrach budzą elitarne jednostki nazywane silencerami, co na polski można przetłumaczyć jako uciszacze. Podczas którejś z misji jeden z uciszaczy przeszedł na stronę rebeliantów walczących z Vec i to właśnie tą postacią steruje gracz. Wtrącę, że No Regret jest bezpośrednią kontynuacją No Remorse, a akcja dzieje się kilkadziesiąt godzin po części pierwszej. Jak widzicie, jest to zręcznościówka w rzucie izometrycznym z dużą ilością wybuchów i niekończącymi się falami przeciwników. Jeden z twórców gry stwierdził w wywiadzie, że gra ta jest bardziej dodatkiem do części pierwszej niż pełnoprawnym tytułem. Dlatego wymóg na wydawcy, aby nie dodawać cyferki 2 do tytułu. I faktycznie niewiele się tu zmieniło. Trochę więcej broni, kilka dodatkowych animacji i podobno ulepszona grafika, w co wierzą tylko na słowo. Ciekawostka. To m.in. Crusader odpowiada za to, że pierwszy Fallout wyglądał tak jak wygląda, o czym opowiada jeden z twórców gry na konferencji GDC 12. Crusader came out while we were making this game. It was one of the first 640/480 games. It was incredibly sharp compared to the 320/200 games coming out. It was a big influence on us and one of the reasons that Fallout was made 640/480 was Crusader. Nie musicie się zastanawiać, jak wyglądałaby hybryda Lemmingów i Raymana, bo ktoś taką grę zrobił. Nazywa się Lomax. Tytułowy Lomax to właśnie Lemming, a jego przeciwnicy to też Lemmingi, ale pod władaniem złego czarodzieja też Lemminga swoją drogą. Zadanie zatem proste, ocalić ogłupione Lemmingi i zgładzić tego, który namieszał im w głowie.
Podobieństwo do Raymana nasuwa się tutaj od razu, bo gdyby wymazać głównego bohatera i umieścić w jego miejsce Raymana, to cóż, wygląda to jak kolejny poziom w grze z promykowym ludkiem w roli głównej. I nie jest to żaden przytyk, bo Rayman to dobry wzór do naśladowania. W latach 90. niewiele było taktycznych strzelanek, w których dowodziło się oddziałem komandosów, gdzie akcję obserwowało się zza pleców wojaków. SEAL Team z 93 roku przychodzi od razu do głowy, a później długo nic wartego uwagi. I tak w 98 pojawia się pierwsza część długiej serii gier pod szyldem Spec Ops. Z pewnością kojarzycie ostatnią część tej serii, The Line. A jeśli nie kojarzycie, to wyświadczcie sobie przysługę. Wyłączcie ten film i bierzcie się za granie, bo to jedna z najlepszych gier ever. I mówi to osoba, która za takim gatunkiem raczej nie przepada. Pozycję tę znajdziecie na większości list w stylu najbardziej niedocenione gry wszechczasów. Jednak zanim The Line pojawi się w sklepach, powstanie dokładnie 6 wcześniejszych odsłon. Renders Lead the Way to, jak już mówiłem, pierwsza część serii i choć dzisiaj niewielu odważy się do niej przysiąść, bo grafika mocno się zestarzała, to nie zmienia to faktu, że była to jedna z lepszych gier omawianego okresu, co potwierdzają chociażby oceny w prasie, które zawsze były wysokie. W Radix mamy do czynienia z miłą odmianą w kwestii fabuły, bo zwykle słyszymy coś o jakiejś przyszłej wojnie, albo zagładzie spowodowanej jakimś covidiuszem, AI, meteor, albo coś w ten deseń. W tej grze jednak dowiadujemy się, że w XXI wieku na świecie zapanował globalny pokój, a z nieba nic nie spadło. Słowem, sielanka. A zaoszczędzone fundusze i energię ludzkość zainwestowała w eksplorację kosmosu. I tutaj sielanka się skończyła. Radix to nic innego jak klon Descenta, który jest zaskakująco dobrym klonem. Jeśli, co trzeba podkreślić, graliście w grę rok po jej premierze. Chodzi o to, że sterowanie w oryginale było tragiczne, a i mechanika w niektórych aspektach kulała, na przykład wystarczyło musnąć ścianę, aby stracić sporą ilość tak zwanego życia, a na domiar złego naszego statku nie dało się zatrzymać. Pomyślcie tylko. W FPS-owej strzelance z zerową grawitacją statku nie da się zatrzymać i wszystko co dotkniecie drenuje energię z tarczy. Szczęśliwie twórcy pochylili się nad uwagami graczy i mniej więcej rok po wydaniu gry ukazała się łatka 2.0, która naprawiała wiele wad oryginału. Dzisiaj najlepiej skupić uwagę na fanowskim remake'u gry o nazwie RAD, gdzie nie tylko ustawimy wysoką rozdzielczość, ale też odpalimy grę w nowych OS-ach i to z dopałką OpenGL. Link w opisie. Tylko nie szalejcie z poziomem trudności. Jeśli była jedna gra, której posiadacze SNES-a zazdrościli posiadaczom Mega Drive'ów, to był nią Sonic 3D Blast. Aż trudno uwierzyć, że to chodziło na parchatym Mega Drive'ie. Z drugiej strony, jak ta gra trafiła na półki sklepowe pod koniec 96, to niewielu miało już SNES-a, bo to były już czasy PSX-a, a i Nintendo 64 zaczęło się pojawiać pod telewizorami. W każdym razie niecały rok po wydaniu gry na kartridżu została ona przeportowana na pecety i tam też świeciła triumfy. Bo co tu się może nie podobać? Kolorowa, dynamiczna platformówka z przyjemnym bohaterem w roli głównej. Nic, tylko grać. Choć część trzecia City Buildera o nazwie Cezar bije dwójkę pod każdym względem, w szczególności pod względem graficznym, to niestety wyszła ona już w czasach W98. I na potrzeby tej listy musimy się zadowolić częścią drugą. Ale nie będziemy płakać, bo to też solidna pozycja. Przyczepiłem się do aspektu graficznego i muszę dopowiedzieć, że jak gra pojawiła się w sklepach, czyli miesiąc po premierze W95, to grafikę raczej tylko chwalono. PC Gamer tak pisał o tej odsłonie. I z pewnością jest to jedna z najlepiej wyglądających gier, jakie kiedykolwiek wydano. Miasta są przepiękne, strzeliste świątynie, marmurowe place, lśniące publiczne łaźnie, tętniące życiem targi, fora, teatry, areny, ogrody publiczne, potężne mury i wieże. W czasach, kiedy rozróżniano gry na gry i gry na CD-romie, z dobrodziejstw nośnika CD postanowili skorzystać twórcy gry przygodowej Titanic Adventure Out of Time. Choć oni sami obrażali się, jak mówiło się na ten tytuł, obraźliwym zwrotem gra. Oni uważali, że był to interaktywny film, ale tak naprawdę jest to po prostu gra przygodowa. Akcja, jak nie trudno wywnioskować po samym tytule, dzieje się na Titanicu.
legendarnej łodzi podwodnej, legendarnym transatlantyckim liniowcu, który wszyscy dobrze wiemy jak skończył. I nie myślcie, że w grze tej macie zapobiec zderzeniu z górą lodową. Twórcy wpadli na lepszy pomysł. Titanic zatonie i wy to wiecie, bo jesteście z przyszłości. Wiecie więc, że macie niewiele czasu na wykonanie zadania, którego już wcześniej nie wykonaliście. Teraz kolej na podejście drugie. A na czym polega to zadanie? Oj, sporo tego. Jesteście agentem Secret Service, a zadanie, na którym polegliście w przeszłości, było odzyskanie... Rubaiyatu Omara Khayyama. To taka książka. Zabytek jest w posiadaniu niemieckiego pułkownika, który chce wymienić książkę na obraz, w którym to ukryto plany Wielkiej Brytanii na wypadek wojny z Niemcami. Do zabawy dołącza jeszcze rosyjski szpieg oraz serbska grupa militarna o nazwie Czarna Ręka. To ci, którzy są odpowiedzialni za zorganizowanie zamachu na Franciszka Ferdynanda, co doprowadziło do wybuchu I wojny światowej. Do tego wszystkiego mamy jeszcze wątki poboczne, które choć są opcjonalne, to nie mniej intrygujące. Ale chwila, powiedziałem, że jesteście z przyszłości. Jakim cudem udało się wam cofnąć w czasie? To proste. Trwa II wojna światowa, a Anglia jest stale nękana nalotami bombowymi. Podczas jednego z nich, w wyniku eksplozji, zostajecie cofnięci w czasie. Przyznaję, to głupie. A na domiar złego nic nie ominąłem. Żadne magiczne kamienie, zaklęcia czy eksperymenty z chronosferą. Nie. Zwykły nalot, eksplozja i cofacie się w czasie. Obiecuję, że dalej jest już lepiej. Tytuł ten jest naprawdę dobrą przygodówką z ciekawą fabułą i fantastyczną jak na swoje czasy grafiką. I co trzeba podkreślić, gra wyszła rok przed kinowym Titanikiem. Nie myślcie więc, że był to jakiś skok na kasę bazujący na popularności filmu z Leo. Swoją drogą, grę i film może łączyć więcej niż tylko tytuł. I remember working really, really late one night and the phone rings and I'm like, hello, Cyberflex. Voice on the other end goes, hi, who's this? I said, Scott Shanebaum. He goes, is Bill Appleton in? I said, no, who's calling? He goes, James Cameron. I'm like, all right, let me take your number down. Mr. Cameron was very, very interested in our models. So we actually sent him some footage from the game. And one of the sequences that we sent him was the sinking of the ship. Now, he'll deny this all day long, but if you sit down and you look at the sinking of the ship in our game versus the sinking of the ship in the movie, yeah, they look really similar. To już drugi raz w serii z najlepszymi grami ery W95 wskazuje na to, że pan Cameron nie stronił od czyjejś pracy, tylko nie lubił się dzielić kredytami. Ten pierwszy dotyczył Terminatora, więcej w tej topliście i pod tym czasem. A skoro jest mowa o Titaniku, a ja jak na złość nie mam kanału na YouTube o Titaniku, to skorzystam z okazji i opowiem w tym filmie o pewnym aspekcie podróżowania zarówno tym liniowcem, jak i wszystkimi innymi w tamtym okresie. Otóż na początku XX wieku podróż z Europy do Ameryki cały czas była kosztowna. Tak kosztowna, że normalni ludzie, którzy decydowali się na taką podróż, musieli odkładać miesiącami, jeśli nie latami. A niekiedy organizowano nawet zrzutkę w rodzinie. Często też ojciec takiej przykładowej irlandzkiej rodziny decydował się posłać do Stanów jedno ze swoich dzieci, aby znalazło tam pracę i przesyłało do domu część zarobionych pieniędzy. Irlandia była wtedy biednym krajem. Rodzic, któremu udało się zebrać fundusze na bilet dla syna czy córki, zyskiwał uznanie, które członkowie rodziny czy sąsiedzi i znajomi wyrażali podczas stypy. Tak, stypy. Bo dla wszystkich tych ludzi był to ostatni raz, kiedy widzą takie dziecko. Wyprawiano więc stypę, aby się pożegnać. Uroczystość taka była nazywana amerykańską stypą i naturalnie na Titaniku było wielu, którzy noc przed odpłynięciem uczestniczyli w takiej właśnie uroczystości. Kobiety, znane ze swojej zdolności do lamentowania, zapraszano na czuwanie, aby wygłaszały emocjonalne pochwały o emigrancie. Tradycyjnie wygłaszały one pochwały wysokim zawodzeniem i w rezultacie sale były pełne zawodzących kobiet i płaczących mężczyzn. Już teraz wam zdradzę, że postawiłem sobie za punkt honoru, aby przy każdej możliwej okazji przemycić jakąś ciekawostkę na temat Titanika. Nazwałem te wrzutki randomowa ciekawostka o Titaniku i nieraz natniecie się na nie na tym kanale. Okej, przyznaję, że off-topic przy Titaniku był dość długi, więc teraz nadrobię to omawiając po łebkach Hinda.
Hind to następca symulatora Apache. Gra była ciepło przyjęta przez recenzentów i fanów symulatorów, a już w szczególności tych, którzy woleli helikoptery w roli głównej. Dodam jeszcze, że grafika wektorowa, jaką może się pochwalić gra, była już słaba w dniu premiery gry, ale Hind nadrabiał realistycznym modelem lotu. Więc coś za coś. Mam taką krótką ciekawostkę o tym śmigłowcu produkcji radzieckiej. Otóż jeśli nie siedzicie w tematyce militarnej, to możecie nie wiedzieć, że Hind, czyli właściwie Mi-24, uznawany był za jeden z najlepszych śmigłowców na polu boju. W skrócie, był szybki, zwinny, pojemny i wytrzymały. Mówiono o nim, że tak naprawdę są to dwa helikoptery w jednym. Naturalnie wujek sam chciał położyć na nim swoje łapki. Tylko jak to zrobić, skoro Rosjanie by im go nie sprzedali? Tutaj sprawa się komplikuje i umieściłem w opisie link do filmu ze szczegółowym wyjaśnieniem, ale z grubsza wyglądało to tak, że w 1988 roku Amerykanie zrobili coś, co nazwalibyśmy Grand Theft Helicopter. Podlecieli Chinookiem na lotnisko w Czadzie, gdzie stał Hind, podczepili linki i tyle było ich widać. Co ciekawe, według raportu World Air Force z 2023 roku, Armia Stanów Zjednoczonych miała na koniec tego roku cały czas w użytku dokładnie jedną sztukę Mi-24, konkretnie w celach szkoleniowych. Ale to niekoniecznie musi być ten podprowadzony egzemplarz, bo dokopałem się do raportu za 2013 rok i okazuje się, że mieli wtedy w użyciu dwie sztuki. My natomiast według najnowszych danych posiadamy 30 takich śmigłowców. I tyle wyszło z szybkiego omówienia Hinda. Doom i obcy. Te dwa światy pasują do siebie jak masło orzechowe do dżemu. Doprecyzuję, bo nie jest to u nas popularna kanapka. Tak zwany PB&J to popularne danie i sami się przekonajcie, że jest świetne. Wystarczy jedną kanapkę posmarować masłem orzechowym, a drugą ulubionym dżemem. Pomyślcie, ile kombinacji smakowych na was czeka, bo dżemów przecież całe mnóstwo. U mnie wygrywa rabarbar. Alien Trilogy to luźna adaptacja pierwszych trzech części Obcego w postaci pełnego akcji Doom klona, który dodatkowo potrafił też wystraszyć. To, co może się nie spodobać, to widoczność na 2 metry do przodu. W grze jest po prostu za ciemno, a jak już jest jasno, to rysowanie horyzontu jest i tak bardzo blisko. Co jest spadkiem po konsolach PSX i Saturn, gdzie ta gra pojawiła się przed wersją PC-tową i w taki właśnie sposób radzono sobie z zachowaniem płynności. Jeśli to grafika was zniechęca przed sprawdzeniem trylogii Obcego, to dodam, że obecnie trwają prace nad dwoma fanowskimi remake'ami tej gry. Jeden nazywa się Alien Voxelogy. Jak sugeruje tytuł, jest to voxelowa wersja gry. Pierwszy poziom jest już do pobrania, link w opisie. Drugi remake jest z tych poważniejszych, ale jest we wczesnej fazie produkcji. Beavis and Butthead are not role models, not even human, they're cartoons. Some of the things they do would cause a person to get hurt, expelled, arrested, possibly deported. To put it another way, don't try this at home. Humor z Beavis and Butthead nie spodoba się każdemu i nie będę was na siłę przekonywał, że jest on wart waszego czasu. Prawdopodobnie już macie wyrobioną opinię w tym temacie. Jeśli znacie i lubicie kreskówkę, ale gra wam umknęła, to będziecie się świetnie bawić. A jeśli nie mieliście okazji zapoznać się z tymi dwoma przygłupami, kto wie, może jesteście aż tak młodzi, to prezentowana gra będzie dobrą okazją do nadrobienia zaległości. Virtual Stupidity to jedna z tych gier, których nie musicie przechodzić sami. Choć to nie byłby zmarnowany czas. Po prostu równie dobrze będziecie się bawić, jeśli odpalicie sobie przejście gry bez komentarza na YouTube. Stosowny link umieściłem w opisie. Czeka was ponad dwugodzinny pokaz wirtualnej głupoty. Señor Beavis, ¿qué estás haciendo en mi clase? Get the hell out of here, Beavis! Wiemy wszyscy, że dawniej studia deweloperskie nie liczyły przesadnie wielu członków. Ale Extreme Assault zrobiło zaledwie 14 osób. 4 programistów, 5 grafików, 2 osoby zajmujące się dźwiękiem i muzyką i 3 osoby od projektowania misji / fabuły. I co najważniejsze, opracowanie gry od zera zajęło im rok. A nie mówimy o byle jakim tytule, bo praktycznie każdy aspekt gry jest tutaj przynajmniej dobry. Jednak z tego zespołu największe laury należą się chyba programistom, którzy napisali tak dobry silnik, że gra nie tylko wyglądała fenomenalnie jak na swoje czasy, ale chodziła na, jak to się wtedy mówiło, wszystkim.
czyli na 486 też. Aha, gra wyszła w 97 roku, czyli w roku, w którym do sprzedaży trafił Pentium 2. Dodatkowo posiadacze procesorów z MMX-em mogli liczyć na kilka dodatkowych klatek, a najlepsze wrażenia podczas rozgrywki czekały na posiadaczy dopalacza 3D FX. Przyznaję, że te minimalne wymagania gry zawsze mnie zastanawiały. Niby data wydania i deweloper sugerują, że tytuł bazuje na silniku Archimedean Dynasty, który też mógł się poszczycić tym, że działał na wszystkim, ale ekstremalny napad wygląda na o wiele bardziej zaawansowany graficznie tytuł. Ciekawość zwyciężyła. Zaraz się przekonamy, jak gra działa na 486 DX4 100 MHz z 16 MB RAM-u. Cóż, 640 po zjechaniu z detalami na sam dół... Powiem tak, dzisiaj jest to niegrywalny slideshow, ale na tamte czasy pewnie byli ludzie, którzy grali z takim frameratem i nie narzekali. Jednak 640x480 to zdecydowanie nie jest rozdzielczość, po którą sięgali posiadacze 486. Ba, nawet zestaw z P166, jaki męczyłem w tym materiale, w teście drugiego Quake'a w trybie software przy takiej rozdzielczości pokazał mi marne 7,7 FPS-ów. Zejdźmy więc na ziemię do 320x240, znaczy się. I cóż, po zjechaniu do najniższej możliwej rozdzielczości i po podbiciu detali na samą górę, no, wygląda to nieźle. Przypomnę tylko, że to jest 486. Okej, jeden z lepszych, ale jednak cały czas 486. W kategorii dziwnych / absurdalnych przygodówek Kingdom of Magic jest wysoko, jeśli nie na samym szczycie. Naprawdę trudno mi znaleźć słowa, aby opisać, jak bardzo absurdalny humor towarzyszy tej produkcji. Absurdalny to po prostu za słabe słowo. Wspomniane wcześniej Spacebar czy Beavis and Butthead mają absurdalny humor. Tutaj twórcy poszli o krok dalej. Już sam fakt, że instrukcja do gry podaje, że jej pierwotny tytuł brzmiał 101 fajnych rzeczy, jakie można zrobić z trollami, i że sama produkcja liczy już ponad 100 lat, i do tego jeden z głównych questów, których w grze jest 3, brzmi: uratuj smoka, porwij księżniczkę i zabij skarb. Powtórzę. Uratuj smoka, porwij księżniczkę i zabij skarb. Co ciekawe, w grze co chwilę się ginie i czasami są to naprawdę dziwaczne zgony. Na przykład raz wejdziecie do pokoju, w którym urzędują sobie pierniki, które robią z was miazgę. Innym razem, podczas zwykłej, wydawać by się mogło, standardowej rozmowy ze staruszką, ta zaczyna opowiadać historię tak nudną, że nasz bohater umiera z nudów. W grze nie brakuje też parodii znanych... cóż, wszystkiego co znane. Menu gry wygląda jak to z Eye of the Beholder, do tego mamy motywy, nazwijmy to, tolkienowskie. Na przykład kojarzycie Nazgule, czyli tak zwane upiory pierścienia. So you're looking for magic rings, huh? Yes, Einstein. I'm a ring wraith. I look for magic rings. It's what I do. Tutaj też występują, ale nie są takim postrachem i dość prosto im naklepać. Tak absurdalna jest to gra, ale po co ja się produkuję, skoro mogę wam po prostu pokazać kawałek gry. With the process complete, the suspense is nerve-shattering. It goes to her head with a most natural look, not a strand out of place. Another skirmish won in the never-ending battle for beauty. I'll never wear that wig. You've been shot! Yes, I know. I'll still never wear that wig. Jeśli taki humor do was przemawia, to właśnie znaleźliście swoją nową ulubioną grę. O tym, że bycie oryginalnym nie popłaca, przekonali się deweloperzy firmy Titanic Entertainment. Ich gra, NetStorm, choć chwalona za innowacyjność na nużącym rynku klonów Warcrafta, Starcrafta czy Red Alerta, nie znalazła wielu nabywców. I nie przejmujcie się, nie przegapiłem okazji do opowiedzenia ciekawostki o Titanicu. Zostawiam ją na koniec. Gdybym miał przyrównać NetStorm do współczesnych tytułów, to powiedziałbym, że jest to hybryda Driftlands i Creeper World. Coś takiego. Mamy tutaj wyspy zawieszone w powietrzu, pomiędzy którymi budujemy mosty, a na wyspach wznosimy budynki i rekrutujemy poddanych. Jak zagrać w grę dzisiaj? Nijak, nie jest nigdzie sprzedawana. To znaczy, jest sposób, bardzo dobry sposób, bo po sieci krąży wersja gry wydana przez fanów z okazji 25-lecia. Wersja ta działa nawet po 2.11 w rozdzielczościach panoramicznych i oczywiście jest za free. Ale linka w opisie nie podam, bo nie miejcie złudzeń, to nie jest oryginalny / legalny NetStorm.
Ale panie Sałatka, deweloper nie istnieje od dekad, a wydawca ma ten tytuł gdzieś i nawet nie sprzedaje tej gry. Wiem, ale dla bezpieczeństwa nie podam linka, podpowiadając, że jak wklepiecie w Google takie hasło, to długo gry szukać nie będziecie. Aha, miało być coś o Titaniku. Zatem. Jak pewnie wiecie, na pokładzie Titanika było kilku Polaków. Woda? Woda? Ludzie! Ludzie! Woda u nas w kabinie! Janek! Janek! No popatrz, co się dzieje! No co za porządki! W innych odsłonach tego wtopika przybliżę kilka sylwetek, a zacznę od Polaka, który Polakiem nie był. Już tłumaczę. Otóż bohaterem tej opowieści jest Benoît Picard, a tak naprawdę Berek Trembecki, który to urodził się w Warszawie. Benoît Picard to jego francuskie imię i nazwisko i pod takim szukałem go na liście armatora White Star. Super fun time swoją drogą, w każdym razie nie znalazłem go tam. Znalazłem natomiast kogoś, kto nazywał się Berek Trembiske. Zgadza się miejsce, w którym wszedł na pokład, klasa, którą płynął, numer biletu i zawód. Kuśnierz. Tutaj muszę zaznaczyć, że Berek urodził się w Warszawie, ale w czasach, kiedy Polski nie było na mapie, a jego rodzice pochodzili z Rosji. I stąd takie imię i nazwisko. Udało mu się przeżyć katastrofę, a kiedy go ratowano, podano mu koc z logiem White Star. Zachował ten koc, a wiele lat po jego śmierci, w 2012 roku, czyli w setną rocznicę zatonięcia, sprzedano na aukcji ten koc za jedyne 5400 funtów, czyli jakieś 27 tysięcy złotych. Mało, bo zaledwie 11 lat później na aukcji sprzedano taki koc za 96 tysięcy funtów, czyli jakieś 480 tysięcy złotych. Dodam jeszcze, że nasz bohater podróżował w trzeciej klasie, a z tej klasy, jak wiadomo, niewielu uszło z życiem. Jak więc tego dokonał? To proste. Urodził się w Warszawie, czyli wiedział, jak kombinować. Znalazł drabinę na Titaniku i przeszedł z jej pomocą do pierwszej klasy, gdzie dostał kocyk, ciepłe koko i miejsce w szalupie. Okej, koko zmyśliłem. Zastanawiam się też, czy faktycznie musiał szukać drabiny, bo w wielu miejscach Titanika drabinka była wbudowana w sam statek. Tak naprawdę to po prostu miał dużo szczęścia, bo kiedy wspiął się po drabinie, to na górze właśnie pakowano ludzi do pustej szalupy. A że kobiet podobno nie było w pobliżu, to zapakowano do niej warszawiaka. Czy można połączyć przykładówkę point and click z FPS-em? Ano można, a Normality jest tego przykładem. Okej, nie FPS-em, bo tutaj się nie strzela. FPP będzie bardziej odpowiednim akronimem. Historia wygląda tak. Nasz bohater Kent spacerował chodnikiem i sobie gwizdał. Wtem zatrzymała go policja i wtrąciła do więzienia na reedukację, która polegała na męczeniu go muzyką z gatunku... Nie wiem, czy mamy na to tłumaczenie. Chodzi o taką muzykę, którą można czasami usłyszeć w windach hotelowych, czyli tak zwany elevator music. Okazuje się, że w świecie Normality wszelkie oznaki radości są zakazane. I tak, podczas odsiadki nasz bohater dostaje liścik z propozycją przyłączenia się do ruchu oporu. I z propozycji tej zamierzał skorzystać. To, co przykuwa do monitora, to nie tylko fabuła, ale też ciekawa grafika. Z podkreśleniem słowa ciekawa, co nie oznacza, że była ona jakaś super. Po prostu wybijała się na tle wszystkich innych gier z okresu. Na tym samym silniku powstała jeszcze gra Realms of the Haunting. Części z was może się wydawać, że to skandal, że Twisted Metal 2 zajmuje dopiero 129 pozycję na liście, ale pamiętajcie, że jest to lista gier pecetowych. A co za tym idzie? Pecetowych wersji gier konsolowych, skąd Twisted Metal przywędrował, konkretnie z PlayStation. W przypadku Twisted Metal 2, tak jak w przypadku wielu innych konwersji, nie ma wątpliwości, że port ustępuje konsolowej wersji. Ale też nie można powiedzieć, że gra jest zła. To cały czas solidny shooter na czterech kółkach, albo jak mówią za wielką wodą, Vehicular Combat Game. Część druga jest powszechnie uważana za lepszą, ale tylko z powodu swojej wielkości. W jedynce teatrem działań było Los Angeles, teraz mamy kilka lokacji na całym świecie, m.in. Paryż, Hongkong czy Amazonia. Mechanika i grafika są takie same, a w kwestii grafiki, zarówno w wersji na PSX, jak i w wersji PC-towej, mówiono, że jest ona przeciętna. W ramach ciekawostki przy tym tytule dodam, że twórcy gry zostali pozwani przez firmę Frosty Treats,
która zajmowała się sprzedażą lodów z samochodów i posiadali maskotkę podobną do klauna z Twisted Metal 2. Co ciekawe, pozew złożyli dopiero w 2005 roku i jeszcze w tym roku zapadł wyrok na korzyść twórców gry. Wreszcie jakaś polska gra. Książę i Tchórz opowiada historię o nieudaczniku, który, jak dowiadujemy się z intra, zamiast szukać przygód, wolał przesiadywać po karczmach i słuchać opowieści bardów. Taki to był młodzieniec. Z głową napakowaną bzdurami i bez żadnego pożytecznego fachu w ręku. A przecież zawsze mógł zostać zręcznym szulerem czy cenionym biboszem. Bibosz, dla tych, którzy nie wiedzą, to wedle definicji słownika PWN mężczyzna lubiący pić alkohol w wesołym towarzystwie. Ciekawe, czy jest słowo określające abstynentów, którzy lubią spędzać czas w ponurym towarzystwie. Ów młodzieniec ubił interes z jakimś demonem. Zamiast zostać biboszem, postanowił mieć życie pełne przygód i tytuł książęcy. Demon jednak wykiwał młodzieńca, bo tak naprawdę to tylko zamienił jego duszę z kimś o pożądanych cechach. I tak zaczyna się prześmieszna historia Galadora, w której gracz pomoże mu powrócić do swojego ciała. Książę i Tchórz to przygodówka point and click, która w dodatku jest w pełni udźwiękowiona, a co za tym idzie, usłyszycie tutaj kilka znanych głosów, m.in. pana Kazimierza Kaczora. Warto zagrać dla samego humoru i grafiki, bo mamy tutaj do czynienia z chyba najładniejszą taką przygodówką tamtego okresu. Zastanawialiście się kiedyś, co się stanie, jak redaktor, który uwielbia FIFA, NBA i NHL, dostanie do zrecenzowania hardkorową grę RPG? No na przykład napisze wtedy takie coś. Jaki jest sens móc chodzić gdzie chcesz i robić co chcesz, jeśli nic nie jest tak interesujące jak prawdziwe życie? Po co naśladować prawdziwego mistrza gry, skoro nie da się naśladować ludzkiego umysłu? Daggerfall z pewnością nie był grą pozbawioną wad, zwłaszcza po premierze, to w końcu gra Bethesda, a to zobowiązuje, ale też z pewnością był to produkt solidny i zasługiwał na wyższą notę niż 6,5 na 10, jaką przyznał redaktor miesięcznika PC Zone, autor przywołanych słów. Buggerfall, jak złośliwie mówiono na ten odcinek The Elder Scrolls, miał faktycznie sporo problemów technicznych na premierę. Zresztą sami zobaczcie, mam tutaj demo gry, jedno z kilku, które stworzono, aby zachęcić do kupienia pełnej wersji. Odpalam i od razu wpadam pod mapę. I nie, to nie był jeden na 1000 razy, to się dzieje cały czas. Widocznie konfiguracja sprzętowa nie lubi się z Daggerfallem. Po co Bethesda wydawała takie niedopracowane dema? Nie mam zielonego pojęcia, ale z drugiej strony narzekamy na ich gry, że zabugowane i tak dalej, ale głodni to oni nie chodzą, więc może to z nami jest coś nie tak. Zakładam jednak, że tytuł jest wam znany, a jeśli nie, to zachęcam do sprawdzenia wersji odświeżonej przez społeczność fanów. Gra została przepisana na silnik Unity i jest do zgarnięcia za darmo chociażby na GOG-u. Jednak nie jest to najlepsza implementacja Daggerfalla na Unity i lepsze rezultaty można uzyskać, robiąc wszystko ręcznie i dodając kilka modów. Przy okazji tej gry opowiem wam o dwóch senatorach ze Stanów Zjednoczonych, Joe Liebermanie oraz Herbie Cole'u. Otóż ci panowie byli odpowiedzialni za walkę z grami wideo. To im amerykańskie dzieci zawdzięczały te naklejki ESRB na grach z ograniczeniem wiekowym. Sometimes I want more information about what's in a video game. Now there's a new way to get rating information along with in-depth rating summaries. Players shoot lasers from an arm cannon and limbs fly off. Przez dekady zapewniali, że gry są złe, że przez gry cywilizacja upadnie i tak dalej. Znacie tę śpiewkę. W skrócie, po latach, wszyscy wiemy, że ci ludzie zwyczajnie nie mieli racji i nigdy nie przeprosili, żeby było jasne. Shame. Dlaczego o tym wspominam? Tak się składa, że po premierze Daggerfall umieścili ten tytuł na jakieś liście gier, których rodzice mieli nie kupować swoim pociechom. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład 10-latek chciałby grać w ten tytuł, ale nieważne. Ich głównym zarzutem było to, że gra nie posiada ostrzeżenia wiekowego. Co prawdą nie było. Gra miała rating M, jednak w artykule w gazecie Record Journal, gdzie opisywano całe zajście, znalazłem info, że gra miała rating R. Problem w tym, że ESRB nigdy takiego oznaczenia nie przyznawali, więc nie wiem, o co tutaj chodziło.
Wersja demonstracyjna gry, którą rozprowadzano na krążku CD, miała natomiast rating T i dodatkowo przy instalacji takiej wersji można było aktywować tzw. Child Guard. Warto jednak odnotować, że w opcjach gry była możliwość wyłączenia brutalności. Bethesda, a dokładnie ich firma matka, czyli Media Technology, postanowili zagrać kongresmenom na nosie i pozwali ich. Moment tego ataku został starannie zaplanowany tak, aby zadać naszej firmie dewastujące straty, jednocześnie próbując skutecznie zniszczyć ten produkt na rynku. Żaliła się firma stojąca za grą. Wszystko działo się w okresie gorączki świątecznych zakupów i linią obrony senatorów było to, że Bethesda specjalnie zaserwowała im ten pozew, aby nakręcić sprzedaż swojej gry. Co uczciwie trzeba przyznać, pewnie było prawdą, bo nagle o grze pisały wszystkie media i nikt już nie mówił o tym, jak bardzo gra jest zabugowana. Pierwszy Master of Orion był bardzo dobrą grą strategiczną 4X w kosmosie. Zabierając się za dwójkę, twórcy mieli zatem położony mocny fundament i nie zmarnowali tego, bo kontynuacja po dziś dzień uznawana jest za przełom w tego typu grach. To, co dało się uprościć, zostało uproszczone. To, co było zbędne, wycięto i nie zapomniano o dołożeniu nowości. Pomimo tego, że dzisiaj mamy już lepsze gry 4X w kosmosie, to powrót do Master of Orion 2 jest zawsze miłym doświadczeniem. Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z takim gatunkiem, to zacznijcie właśnie od tej gry. Będziecie się świetnie bawić i miejcie z tyłu głowy myśl, że później jest już tylko lepiej. Z nowszych odpowiedników polecam Master of Orion, ale to nowe wcielenie gry z 2016 roku. Słysząc Hans Rudolf Giger, od razu przed oczyma wyobraźni pojawia się wizerunek obcego ze znanej i lubianej serii filmów. Jeśli więc powiem wam, że w przygodówkach typu wskaż i kliknij pod szyldem Darkseid za aspekt wizualny odpowiadał właśnie pan Giger, to wiecie już, że nie będzie to zabawna przygodówka, a raczej taka poważniejsza. I tak, Darkseid 2, ale również część pierwsza, są kategoryzowane jako horror psychologiczny. Jeśli więc zamiast się pośmiać, chcecie się przestraszyć albo przynajmniej zniesmaczyć, to polecam Darkseid 2. Nie musicie znać jedynki, choć to też dobra i warta uwagi gra, tylko miejcie na uwadze, że część pierwsza wyszła w 92 roku i wygląda jak przygodówka z 92 roku. Help me, Mike. Help me, Mike. 96% z 1269 recenzji użytkowników dla tej gry jest pozytywnych. Głosi komunikat na Steamie i jest to w pełni zasłużona ocena. Jedyne, co może zniechęcać początkujących graczy, to dość przytłaczający interfejs. Ale to dotyczyło właściwie graczy, którzy odpalali grę z pozycji W95 w czasach, kiedy ten OS był aktualny. Dzisiaj wystarczy odpalić sobie filmik na YouTube objaśniający zasady gry i problem znika. Dla tych, którzy z grą nie mieli kontaktu, dodam jeszcze, że choć jest to strategia turowa, gdzie trzeba poświęcić dużo uwagi na ekonomię, to sam aspekt prowadzenia potyczki jest już w czasie rzeczywistym, co miało sprawić, że gra będzie chętniej odpalana w trybie multiplayer. Warto poświęcić grze chwilę, bo jak słyszeliście, tytuł cały czas ma swoich fanów, a wydana w 2004 roku część trzecia jest już gorzej oceniana. Kolejna gra na tej liście, która zaczynała swój żywot na 16-bitowej konsoli Sega, skąd powędrowała szybko na SNES-a, PSX-a, Saturna i PC-ta, a lata później na Game Boy Advance. Część druga platformówki z sympatycznym robalem została na PC-cie wydana w ciekawy sposób, bo możliwe było jedynie nabycie obu części na raz. Pakiet nazywał się The Whole Can of Worms i wydany był na dwóch krążkach. Co ciekawe, na pudełku było jeszcze podane wymaganie dotyczące pamięci konwencjonalnej. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to odsyłam do tego filmu na moim kanale, gdzie to omawiam. Były dwie gry z serii Witch Haven i obie łapią się czasowo do tego zestawienia. Jednak umieszczenie którejkolwiek części na liście najlepszych gier jest przynajmniej dyskusyjne. I jestem na taką dyskusję gotowy. Drugi Witch Haven, który jest o wiele lepszy od części pierwszej, i tak był kiepsko oceniany, a ocena 75 na 100 w Secret Service to jedna z lepszych wystawionych grze not. A moim zdaniem gra i tak zasługuje na wyższą. Widzę to tak.
Gracze z tamtego okresu, rozpuszczeni Doomem, Duke'em 3D czy innymi FPS-ami, które świeciły wtedy triumfy, chcieli kolejnego shootera, a tymczasem dostali mroczną grę FPP, w której macha się mieczem i toporem. Co ciekawe, Duke 3D wyszedł miesiąc wcześniej i śmigał na tym samym silniku, co Witchhaven 1 i 2, czyli build. Ci, którzy sięgnęli po grę, narzekali m.in. na AI przeciwników, ale ja byłem akurat zadowolony, że kreatury grzecznie czekały, aż skończę je głaskać mieczem, bo gdyby były chociaż trochę bardziej sprytne, to nie wiem, czy gra nie zrobiłaby się za trudna. Podobało mi się też to, jak bezmyślnie wrogowie rzucali we mnie toporkami, których ja niczym lemur unikałem, a jak delikwent wyprztykał się ze wszystkich, zbierałem je i powiększałem ilość dystansowej broni na trudniejsze fragmenty gry. Dzisiaj gra nie robi już takiego wrażenia, ale odpalana na 14-calowym monitorze wyglądała naprawdę dobrze. A jeśli dodatkowo było się fanem Gwiezdnych Wojen, co trudne nie było, to z łatwością można było przymknąć oko na wszystkie niedociągnięcia drugiej odsłony Rebel Assault, a te, uczciwie trzeba przyznać, były. Rebel Assault to po prostu interaktywny film w świecie Gwiezdnych Wojen. W pamięci utknął mi w szczególności segment, w którym steruje się Sokołem Millennium, w którym niepowodzenie było wynagradzane piękną animacją zniszczenia statku. Fajna nagroda, ale otrzymywało się ją zdecydowanie za często, bo był to cholernie trudny fragment gry, bo steruje się w nim przy użyciu myszki i Sokół zwyczajnie lata sobie gdzie chce. Dla wielu minusem będzie fakt, że gra jest w zasadzie zwykłym celowniczkiem, który przez fakt, że nie jest zbyt trudnym celowniczkiem, z tym jednym wyjątkiem, można ukończyć w godzinę. Ale tak jak Star Wars oglądało się wiele razy, tak drugiego Rebel Assault nie odinstalowywało się po jednym przejściu. Jeśli jednak chcielibyście wrócić do tytułu dzisiaj, to polecam o wiele lepszą wersję PSX-ową, której Sokół jest już trójwymiarowy, a nie jak wersję PC zwykłą bitmapą. Patrząc na gameplay, pewnie trudno będzie wam w to uwierzyć, ale ten tytuł w wielu podsumowaniach roku walczył z Daggerfallem o tytuł najlepszego RPGa roku 96. A dlaczego 96, skoro gra wyszła rok wcześniej? Zaraz wyjaśnię. Zwykle Albion przegrywał, ale tytuł drugiej najlepszej gry RPG roku nie był powodem do wstydu. Jeśli chodzi o sposób prowadzenia rozgrywki, mamy do czynienia z miksem gry w rzucie izometrycznym oraz zwiedzanie niektórych lokacji oczami bohaterów. A do tego miksu dochodzi jeszcze walka w trybie turowym znana z japońskich RPGów. Próbowałem odszukać dokładną datę wydania gry, ale nie udało mi się do niej dokopać, a ta podana na GOG-u jest na 100% błędna. Otóż grę zrobiło niemieckie studio Bluebyte i gra została początkowo wydana tylko w tym kraju w języku niemieckim. Jednak najwcześniejsze recenzje tej gry pochodzą dopiero z listopada 95, więc gra wyszła prawdopodobnie najwcześniej w październiku. Choć równie prawdopodobne jest to, że magazyny dostały kopię gry do recenzji przed jej premierą, więc możliwe, że gra wyszła dopiero w grudniu. Wygląda więc na to, że Albion mieści się w przedziale czasowym, jaki na siebie nałożyłem, natomiast wersja angielska gry wyszła dopiero pod koniec sierpnia 96 roku. Już podczas edycji tego materiału znalazłem skan instrukcji do premierowej wersji niemieckiej i jest tam sekcja o instalacji po 295, więc nabrałem pewności, że Albion jest faktycznie grą ery Windowsa 95. A wspomniany na początku materiału parametr PVD podaje datę z grudnia 95. Aktor Ron Perlman ma całkiem ciekawe CV. Grał w takich filmach jak Wróg u bram, Nie patrz w górę czy Obcy przebudzenie. Zagrał też jedną z głównych ról w serialu Synowie Anarchii. I co ciekawe, wyznał publicznie, że celowo oddał mocz na swoją rękę przed podaniem jej temu kolesiowi. A w przerwach między jednym serialem a drugim filmem udziela głosu w kreskówkach i grach. Na przykład wystąpił we wszystkich Falloutach, wliczając spin-offy. To właśnie jego głos słyszymy, kiedy z głośników dobiega: War. War never changes. Mówią o nim, bo podkłada on głos pod głównego bohatera gry Chrono Master. Przygodówki kliknij i wskaż za scenariusz, który odpowiada pisarz polskiego pochodzenia Roger Zelazny. Niestety pan Roger nie dożył wydania gry i jego obowiązki związane z tytułem przejęła żona, a sama gra została zadedykowana jego pamięci i dodatkowo umieszczono jego biografię w menu gry. Historia opowiedziana w grze jest tak dobra, jak można się było spodziewać po zdobywcy wielu prestiżowych nagród literackich. I aż dziwne, że jeszcze nikt nie nakręcił filmu w tym uniwersum. Jednak potencjał fabularny został dostrzeżony i wydana została książka, która podobnie jak gra jest bardzo dobrze oceniana.
Chronomaster opowiada historię emerytowanego projektanta kieszonkowych wszechświatów. Tak, w tym uniwersum wszechświat można sobie zamówić u projektanta. Okazuje się, że ktoś namieszał w dwóch takich tworach, zamrażając w nich czas. I nasz bohater, René Korda, będzie próbował rozwikłać tę zagadkę. Hey Sugar Pop, message incoming from the Terran Regional Representative. Tell the representative that I'm retired. The last thing I want to do is deal with a stuffed shirt. And don't call me Sugar Pop. Right. A wise and powerful maker of universes. Kiedy nad Windowsem 95 wschodziło słońce, nad segmentowymi RPG-ami zachodziło. Pojawiało się ich coraz mniej, a znane z takiego sposobu prezentowania świata gry coraz częściej przechodziły na silniki, najpierw raycastingowe a la Doom, a później w pełni trójwymiarowe. Nie myślcie jednak, że deweloper, czyli Dreamforge, nie potrafił robić RPG-ów ze swobodnym ruchem. Rok wcześniej wydali Menzo Beranzan, a w tym samym roku co Anvil of Dawn wydali fenomenalnego Ravenlofta. Tak, swoją drogą, Dreamforce to ten sam deweloper, który zrobił grę Chronomaster. W każdym razie decyzja, aby zrobić takiego staroszkolnego RPGa, była świadoma i nie wynikała z ograniczeń budżetowych czy braku zdolności. I była to dobra decyzja, bo dzięki temu, że poszczególne ekrany są prerenderowane, twórcy mogli sobie pozwolić na lepszej jakości wizualia. I podobnie jak w Lands of Lore, pomiędzy segmentami umieszczono dodatkowe klatki animacji, co sprawia, że ruch wydaje się płynniejszy. Anvil of Dawn został obsypany nagrodami i jeśli gatunek wam odpowiada, to jest to jeden z lepszych tytułów tego typu ery Windowsa 95. Ta gra chroniona jest wszystkimi międzynarodowymi prawami autorskimi. Łamanie tych praw będzie karane śmiercią w każdym kraju, do którego można się dostać samolotem. Zdradzam wam, że na mojej twarzy pojawił się uśmiech, jak któregoś dnia przeczytałem, że Postal został wydany na Switcha. Zupełnie jakby Nintendo chciało się pozbyć jakiejś metki, że u nich tylko gry rodzinne i tak dalej. Postal szokował, robił wręcz tournée po wszystkich mediach jako przykład gry, która demoralizuje. Bo wiecie, skręcanie karków żółwiom w sielankowej oprawie jest okej, ale to co działo się w Postalu, było nie do przełknięcia. Wtedy dodam, bo dzisiaj ta gra nie robi większego wrażenia na nikim. Psst, ej media. Jak chcecie się obrazić na jakąś grę komputerową, to polecam skupić uwagę na grach z malarzem pokojowym, który hendorzy arianki i nie tylko. Na Steamie można znaleźć ich zaskakująco dużo. Go get him, Tiger. W Postalu wcielamy się w postać szaleńca, który przy pomocy ciężkiego oręża próbuje powiedzieć wszystkim dookoła: odejdź stąd. Gra była ogólnie dobrze oceniana przez prasę, ale wszystkie recenzje jako tylko kryjkę dodawały info, że gra jest... Zresztą posłuchajcie sami, jak podsumował ten tytuł redaktor miesięcznika Reset, gdzie gra otrzymała notę 9 na 10. Postal jest dla mnie kandydatem do tytułu gry roku. Wzorowe wykonanie, inwencje i szokujące podejście do tematu godne są najwyższych pochwał, ale to naprawdę chora gra. Dzisiaj grę można pobrać za darmo ze Steama i Goga i jest również wersja Redux, w której co ciekawe zmieniono zakończenie, bo w oryginalnej wersji gra kończyła się, bez spoilerowania, masakrą w szkole. I ponieważ wiemy co się od jakiegoś czasu dzieje w Stanach, usunięto ten etap. Dreams to Reality to unikalne połączenie Tomb Raidera i snu na jawie. Inaczej mówiąc, wizualnie mamy do czynienia z Tomb Raiderem, a w kwestii fabuły, zamiast zwiedzania starych ruin, mamy surrealistyczną, senną krainę. Sterowany przez gracza protagonista imieniem Duncan musi ocalić świat snów przed złymi mocami. A jak tego dokona? Oczywiście skacząc po platformach, ale też latając i tak dalej. Słowem, platformując. Dreams to Reality to zatem platformówka 3D z niebanalną grafiką i równie niebanalnym designem poziomów. Muszę jednak zaznaczyć, że nie jest to gra dla każdego. Można wręcz odnieść wrażenie, że sami twórcy nie do końca wiedzieli, dla kogo jest ta gra. Chodzi o to, że niektóre etapy są żenująco wręcz proste, a inne potrafią wprawić w zakłopotanie nawet wprawionego w boju wyjadacza. Jednak szukając jakiegoś starocia na weekend, polecam dać Dreams to Reality szansę. Tytuł może was pozytywnie zaskoczyć. Jest coś w grze Wet, co sprawia, że po tych wszystkich latach do gry chce się wracać. I na 100% nie chodzi o to, że można tutaj zobaczyć gołego animowanego cycka.
takie coś mogło robić wrażenie w latach 90., ale dzisiaj nie wiem, czy ta gra dostałaby choćby metkę tylko dla dorosłych. Po prostu dzisiaj nie jesteśmy już tak wrażliwi. Jednak to, że my nie jesteśmy, nie znaczy, że YouTube nie jest. Ciekawe, czy uda mi się opowiedzieć, o co chodzi w tej grze, nie dostając bana. Lubię takie wyzwania. Zatem, Lula ma przyjaciela. Ten przyjaciel lubi nie swoje rzeczy. I któregoś razu ktoś się na niego pogniewał i ów przyjaciel w trosce o swoje zdrowie w pośpiechu przeprowadził się do innego miasta, razem z Lulą. Tak się spieszyli, że Lula wzięła ze sobą bardzo mało ciuchów. W nowej mieścinie para wpadła na pomysł, że Lula zostanie... youtuberką. Taką youtuberką, wiecie, z profilem na OnlyFans. Kupili więc sprzęt i zabrali się za produkcję. Godzinami Lula żaliła się do kamery, jak to w pośpiechu nie wzięła ze sobą wielu ulubionych ciuszków i że w okolicy nie było żadnego odzieżowego. Czasami zapraszała do nagrań koleżankę, która akurat w dniu nagrania miała większość ciuchów w praniu. Pech. Lula miewała też kaprysy i przyjaciel musiał jej kupić od czasu do czasu jakąś zabawkę. Okazało się jednak, że donate'ów nie było tak dużo, jak się spodziewano i konieczne było zakasanie rękawa i wzięcie się za poważną pracą. Na przykład w lokalnym barze Lula czyściła podłogę na scenie, a przyjaciel Luli zarabiał robiąc pamiątkowe fotki napotkanym w barze biznesmenom. Okej, wystarczy tego. Dodam tylko, że opisane perypetie dotyczą tylko pierwszego z trzech rozdziałów tej gry. Podsumowując, Wed to symulator biznesu, ale nie takiego jak w Transport Tycoon. Tutaj zamiast węglem czy stalą handluje się erotycznymi zdjęciami i filmami z Lulą w roli głównej. Grę można zdobyć na Gogu, gdzie najwyżej oceniany komentarz celnie opisuje ten tytuł. Na przestrzeni lat często widziałem w recenzjach i wątkach na forach, że ludzie podeszli do gry ze zdecydowanie zbyt dużymi oczekiwaniami. Sednem gry jest bardzo prosty symulator biznesu z odrobiną cyckowego humoru. Zork to jedna z najstarszych gier komputerowych, jakie istnieją. Seria zaczęła swój żywot już w 1977 roku i była na ustach graczy przez równe dwie dekady. Ale nie oszukujmy się, raczej nikt albo bardzo niewielu odważa się w dzisiejszych czasach zasiąść do oryginalnego Zorka. Go north. You can't go that way. Go west. A troll blocks your passage. Okay, fasten your seatbelts. Skoro więc podtekstowego Zorka nikt, kto nie jest Sheldonem, nie sięgnie, to co powiecie na ostatnią odsłonę gry? Wydane w 1997 roku Zork Grand Inquisitor to przygodówka z piękną prerenderowaną grafiką i równie dobrymi animacjami. Nie zaszkodzi wiedzieć, że na osi powaga absurd Grand Inquisitor jest po prawej stronie. Mocno po prawej stronie. You wouldn't be fishing for anything in particular now, would you? Because, see, I'm a fish and you're no fishing. So I gotta ask. You want a piece of me, Doc Boy? Or Doc Girl? I can't really tell, all you people look the same. Wing Commander 4 The Price of Freedom to iście hollywoodzka produkcja. Ale przypominam, że jest to gra ery W95, więc określenie hollywoodzka produkcja nie jest jeszcze obraźliwe. W każdym razie powiedzieć, że w grze zobaczycie solidną ilość aktorów z wielkiego ekranu, to jak nic nie powiedzieć, bo więcej gwiazd niż w tej grze znajdziecie tylko na niebie, a same sekwencje filmowe są na najwyższym poziomie. Złośliwi powiedzą, że jest to najlepsza część gry, bo sam gameplay nie był już tak atrakcyjny, ale ja nie jestem złośliwy. Wyprodukowanie gry kosztowało rekordowe na tamte czasy 12 milionów zielonych, z czego większość poszła właśnie na przerywniki filmowe, a 2 miliony na marketing. A jak już filmiki się zakończyły, gracz siadał za sterami statku kosmicznego i ładował laserem we wrogów. Zakładając, że miał mocnego peceta, bo choć wymagania sprzętowe to zaledwie 486DX4, to tak naprawdę nawet na P200 gra dostawała czkawki, jak tylko na ekranie pojawiało się więcej modeli 3D. Zastanawiacie się może, czy tak ogromna inwestycja się zwróciła. Podobno, ale tak na styk. Przy tej grze warto wspomnieć o spin-offie zatytułowanym Prywaciarz 2 Ściemniacz, który czasowo też łapie się do tego zestawienia. Druga odsłona Privateer to symulator kosmicznego handlowca, który nie stroni od potyczek wśród gwiazd. Jeśli więc Wing Commander 4 wydaje się wam za płytki, to tutaj czeka na was więcej atrakcji, ale obsada jest skromniejsza.
Ultimate Race Proto znana w naszym kraju gra wyścigowa. Znana, choć nie ścigamy się tutaj pod Giewontem czy ulicami Bełchatowa. Gra była znana, bo była kiedyś dodawana jako pełna wersja do CD Action. 2 lata wcześniej ukazała się recenzja gry w rzeczonym magazynie, gdzie wystawiono notę 9 na 10 i nie była to osamotniona opinia. Ultimate Race Pro zbierał tylko pozytywne noty i przełożyło się to na sprzedaż, bo tytuł znalazł ponad 1 000 000 nabywców i nie znajdziecie wśród nich niezadowolonego gracza. Jeśli myślicie, że dopisek Pro do tytułu oznacza, że istnieje jakaś wersja, która Pro nie była, to dobrze główkujecie. Ponad rok przed wydaniem wersji Pro ukazała się gra Ultimate Race, która była dedykowana akceleratorom PowerVR, konkretnie modelowi Apocalypse 3D, do których gra była dodawana. W tej postaci było to bardziej demo technologiczne niż pełnoprawna gra, z jedną tylko trasą, w dodatku bez filtrowania tekstur, czego wspomniany akcelerator nie wspierał. Później wyszła ulepszona wersja z 3 trasami pod nowsze akceleratory, m.in. Apocalypse 3DX. I posiadacze wersji jednotrasowej mieli możliwość darmowego upgrade'u, odsyłając swoją kopię gry. I wielu z tej opcji skorzystało, bo dzisiaj ta jednotrasowa wersja jest ekstremalnie trudna do nabycia. Oto kolejny szlagier, który przewędrował na pecety z konsoli 3DO, a nastąpiło to ponad rok po premierze wersji konsolowej i GEX nie stracił na świeżości, bo zgarniał bardzo dobre oceny, a warto wiedzieć, że była to najlepiej sprzedająca się gra na 3DO. Wszystko, co mógłbym powiedzieć o tytule, widzicie na gameplayu. Skupię się więc na czymś innym. Na czymś, co internauci uwielbiają. Dramie związanej z tytułem. Okazuje się, że gra miała dość burzliwy proces produkcyjny, a zespół tworzący grę nie zawsze zgadzał się z opiniami szefostwa. I tak zawiązali sekretny klub wewnątrz firmy i po godzinach dodawali do GEX-a sekretne poziomy, gdzie wykorzystywali odrzucone wcześniej przez ludzi w garniakach pomysły czy grafiki. Sprawa się rypła podczas testowania gry, jednak dodatki były na tyle atrakcyjne, że postanowiono je zachować. To jednak nie koniec dramy. Ciekawą historię na swoim blogu opowiedział główny programista, Greg Tavares. Otóż jeden z projektantów poziomów obraził się na firmę, bo ta zmodyfikowała jego poziom, bo ten miał być zabugowany. I zamiast go naprawić, po prostu wywalono problematyczne kawałki. To rozwścieczyło go do tego stopnia, że po kryjomu dodał kolejne rzeczy do gry. Na przykład cheat code do odblokowania dowolnego poziomu, ale co przesądziło o jego dalszych losach w firmie, było umieszczenie komunikatu z numerem telefonu do swojej szefowej i zachętą, aby do niej zadzwonić i powiedzieć jej co nieco. Ponownie, ukryte elementy zostały znalezione przez testerów, a ów pracownik od razu wyleciał z pracy. Dlaczego Resident jest tak nisko w tym zestawieniu? Cóż, jest to port z PSX-a, gdzie gra zadebiutowała ponad pół roku wcześniej, dokładnie w marcu 1996 roku, ale tylko w Japonii. Problem z tym tytułem był taki, że dla wielu była to bardziej gra ery W98, a nie W95, bo aby odpalić Residenta na PC-cie, potrzebna była karta z dopałką z 4 MB RAM-u. A takie karty pojawią się na dobre pod strzechami właśnie w czasach Windowsa 98. Żeby jeszcze gra wyglądała jakoś fenomenalnie, ale pomimo mojej sympatii do tytułu, muszę przyznać, że nie wygląda. Mamy tutaj prerendery w niskiej rozdzielczości, przeniesione 1:1 z wersji konsolowej i super ostre modele 3D. Zgadnijcie, czy w takim środowisku trudno było znaleźć przedmiot, z którym trzeba było coś zrobić. To nie wszystko, bo nawet jak już odpaliliście grę, to pewnie nie mieliście wtedy pada. A granie w grę, która była projektowana z myślą o padzie na klawiaturze, no zwyczajnie nie jest najlepszą opcją. Posiadam w kolekcji wersję Saturnową i o wiele lepiej gra mi się na tym koślawym saturnowym padzie niż w wersję PC-tową Residenta na klawiaturze. I też o wiele częściej sięgam właśnie po tę wersję gry. Zobaczcie, jak wygląda saturnowy Resident Evil przepuszczony przez Upscaler XRGB Mini i wyświetlony na projektorze. I weekend zrobiony. Na domiar złego pecetowy port był tak pośpiesznie wydany, że programiści nie zdążyli się tutaj popisać swoimi zdolnościami i powiązali prędkość działania gry z prędkością procesora.
To nie było wielkim problemem wtedy, ale z każdym rokiem po premierze zaczynało to być odczuwalne. I jeszcze ostatni policzek. Gra cały czas nie pozwalała zapisać stanu gry w dowolnym momencie, co było tolerowane na konsolach, ale na PC-cie niespecjalnie. Dodam trochę miodu, bo zrobiło się tak gorzko, że możecie się zastanawiać, po co w ogóle umieszczam taki tytuł na liście gier najlepszych. Otóż rdzeń gry przetrwał. To cały czas Resident z zombiakami, mgłą tajemniczości, kultowymi, drętwymi dialogami. I dodatkowo wersja PC miała jedną zasadniczą przewagę nad innymi. Animację drzwi można było pominąć. Przy okazji, wiecie, że ktoś nakręcił film pod tytułem Duma i uprzedzenie i zombie? I o dziwo, ten film jest całkiem niezły. Na IMDb ma ocenę niecałe 6 na 10, co jak na film z zombiakami jest niezłym wynikiem. Replace Believe It or Not to jedna z takich rzeczy, o której pewnie nie słyszeliście, pomimo tego, że jest to coś niesamowicie popularnego i ciągnie się już ponad 100 lat. Co to właściwie jest? To komiksy, filmy, seriale, książki, audycje radiowe, muzea, gry planszowe i jedna gra komputerowa. Właśnie ta, która jest w tym zestawieniu. A czego dotyczyły te audiowizualia? W wielkim skrócie ciekawostek z całego świata. Pierwsze dzieło z tej serii, pasek komiksowy umieszczony w gazecie, zadebiutował w 1918 roku, a twórcą był niejaki Robert Ripley, który zmarł w 1949 roku, ale kiedy umierał, jego firma przędła już całkiem nieźle. I dalej wszędzie. Oto przykładowy kawałek ich programu telewizyjnego. The tongue of the giant Piraruku fish of Brazil is so rough, it is used by local Indians as sandpaper. Believe it or not. A tak wyglądała jedna z ich gier planszowych. A cow has four stomachs, believe it or not. Believe it. Okay, three spaces. The Whipple tree has one leaf, believe it or not. Not. You made it up. Move right, move two spaces. That's the way this game works. You never know whether to believe it or not. Do kompletu jeszcze muzeum. Check this out, this is pretty awesome. All these different pieces. See the beating heart right there. And look at this. It's going to come together. Humanity restored. That is pretty cool. A tak prezentuje się jedna z nowszych książek. Reality Shock is loaded with real mind-blowing, incredible, unbelievable stories from all over the world. You'll be shocked by death-defying stunts, unreal animals, and some of the craziest food you've ever seen. Czyli tak jak mówiłem, ciekawostki i dziwności z całego świata. Pewnie się teraz zastanawiacie, jakim cudem oni zbierali te ciekawostki, skoro zaczynali w czasach, kiedy nie było internetu. To akurat proste. Dawno, dawno temu istniały takie miejsca o nazwie biblioteka. Znany jest przypadek jednego pracownika firmy, który spędził w bibliotekach 52 lata, po 10 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, wyszukując wszelakich ciekawostek. I tutaj to ja mam ciekawostkę. Ten pan, Norbert Perlort, był Polakiem, a dostał pracę, bo płynnie posługiwał się 14 językami. Kiedy umarł w 83 roku, to pisały o tym największe dzienniki. I tak przechodzimy do gry. Riddle of Master Lu, czyli zagadka mistrza Lu. Jest to przygodówka point and click z digitalizowanymi postaciami i ciekawymi zagadkami. No to akurat nie powinno dziwić po takim wstępie, jaki zrobiłem. Nie wiem, jak jeszcze mogę was zachęcić do sprawdzenia tytułu, może dodam jeszcze, że dialogi są ciekawe. Lokacje też, jedną z nich jest Gdańsk, ale akcja gry dzieje się w czasach, gdy miasto witało tabliczką z napisem Willkommen. Innymi słowy jest to Danzig. I nie znajdziecie słabej oceny tej gry. Na zachętę rzucam jeszcze link do solucji w opisie filmu, bo gra do łatwych nie należy. Ludzie z Looking Glass Studios potrafili zaskoczyć w dziedzinie grafiki. Wspomnę chociażby Ultima Underworld, która ukazała się przed Wolfem 3D, albo System Shock, który wyszedł w tym samym roku co Doom 2, a wyglądało niebo lepiej, czy chociażby Flight Unlimited, który jest o rok młodszy od Hinda i nie tylko posiada oteksturowany teatr działań, to w grze zaimplementowano coś, co nazywa się obliczeniowa mechanika płynów w czasie rzeczywistym. Mają też na koncie Tifa. W grafice byli dobrzy,
to chciałem powiedzieć, jednak nie doszlibyście do takiego wniosku, odpalając Terra Nova Strike Force Centauri, grę, która wyszła kilka miesięcy przed pierwszym Quake'em. Granie przy najniższej rozdzielczości jest zwyczajnie niemożliwe. Nie wiem, jak robiliśmy to w tamtych czasach, ale ogromne GUI tej gry w połączeniu z ilością informacji, jakie chce nam przekazać, i w zestawieniu z 320x200 zwyczajnie nie działa. Większość okien interfejsu trzeba po prostu wyłączyć, bo zwyczajnie przeszkadzają. Gra co prawda oferuje wyższą rozdzielczość, ale problem polega na tym, że nawet ta wyższa rozdzielczość to dalej 320, tylko nie na 200, a na 400. Co może się wydawać, że jest niewiele lepszą opcją, ale uwierzcie, jest. Dobrze jednak wiemy, że grafika to nie wszystko i tak się składa, że jeśli sprawdzicie oceny tej gry w prasie z tamtego okresu, to nie znajdziecie ani jednej negatywnej, bo gra, która jest taktycznym drużynowym FPS-em, broniła się wciągającą i miodną rozgrywką. W Secret Service gra otrzymała notę 80, a recenzent napisał: rozgrywka wygląda następująco. Analizujesz zadanie, rozpoczynasz misję, oglądasz dokładnie mapę, wyznaczasz zadania podwładnym i sobie, zaczynasz je realizować i patrzysz, jak sytuacja na polu walki niweczy twoje wspaniałe plany. Wtrącę jeszcze, że w grze mamy rozbudowany wątek fabularny, a na każdym kroku oglądamy przerywniki filmowe. I od razu widać, że twórcy nie poskąpili budżetu na ten aspekt gry. Jesteś piratem i do tego kotem. Podczas ostatniego wypadu po nie swoje nie powiodło ci się i trafiasz za kraty. Tam odnajdujesz tajemniczy list ukryty w ścianie więziennej celi, a z niego dowiadujesz się o istnieniu amuletu 9 żyć, który jest zasilany w cudzysłowie przez 9 klejnotów. W komplecie otrzymujesz kawałek mapy ze wskazówką, gdzie szukać pierwszego klejnotu. Nie jesteś przekonany, czy amulet faktycznie istnieje, czy nie, ale co masz do stracenia? Postanawiasz nawet spaki i sprawdzić to. I tak zaczyna się przygoda kapitana Nathaniela Józefa Pazura. Jak widzicie, jest to platformówka z ciekawą grafiką i ogromną ilością znajdziek. Co ciekawe, na twojej drodze staną psy, głównie rasy Cocker Spaniel, którzy w grze są przedstawieni jako Cocker Spaniards, co jest aluzją do tego, że to niby Hiszpanie. Tylko że po pierwsze jest to typowo brytyjska rasa psów, a po drugie mówią co chwilę: pozycja ta została w pełni spolszczona i co ciekawe, polski wydawca, Techland, nabył licencję na stworzenie kontynuacji. Wszystko było już dopięte na ostatni guzik, a Kapitan Pazur 2 miał już nawet datę wydania. Dekadę po wydaniu części pierwszej i pojawiały się już screeny w mediach. Niestety nic z tego nie wyszło, bo licencja się przeterminowała, jednak zamiast wywalać do kosza prawie ukończoną grę, zmieniono jej tytuł i głównego bohatera Scotta na lisicę, i gra ukazała się pod tytułem Nikita, tajemnica skarbu piratów. Ciekawostka, rekord świata w przechodzeniu gry na czas to niecałe 40 minut. Link do filmu umieszczam w opisie i zachęcam do sprawdzenia, bo dużo się tam dzieje. Wydarzenia w XCOM Apocalypse, przez fanów nazywanym po prostu XCOM 3, mają miejsce 50 lat po części drugiej. A co za tym idzie, 90 lat po części pierwszej. Okazuje się, że po ciągłym odpieraniu zalotów obcych, nasza planeta była mocno uszkodzona. I tak mądre głowy wpadły na pomysł koncentracji ludności w wielkich, samowystarczalnych megamiastach. W takiej właśnie metropolii o nazwie Mega Primus dzieje się akcja gry. Co może się wydawać krokiem w niewłaściwą stronę, bo we wcześniejszych częściach do dyspozycji był cały świat, ale uspokoję, choć miasto jest jedno, to zróżnicowanie miejsc potyczek z obcymi sprawia, że nie czujemy, że jesteśmy w jednej tylko mieścinie. Miastem rządzi 13 senatorów i nowa obca zaraza w toku gry będzie chciała zainfekować ich jakimś kosmicznym wirusem, aby przejąć nad nimi kontrolę. Jeśli im się to uda, to mają w garści miasto, a my mamy game over. Aby do tego nie dopuścić, będziemy robić w zasadzie to samo, co w części pierwszej i drugiej, czyli rozbudowywać bazę, prowadzić badania, wyposażać naszych wojaków, rzuć gumę, a finalnie kopać UFO ludzkie tyłki. Gra miała nieciekawy proces produkcyjny. W praktyce nad tytułem pracowały dwa studia, które nie dogadywały się ze sobą, o czym nie omieszkał poinformować w wywiadzie jakiś czas temu twórca serii XCOM, Julian Golob. Kiedyś w serii Retro Przegląd Prasy miałem już okazję przytoczyć jego słowa. Po ukończeniu tej gry wiem, jak czuł się Francis Coppola po nakręceniu Apocalypse Now. Prawie wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak, a nakład pracy potrzebny do nadania grze kształtu był ogromny.
A jeśli zastanawiacie się, co u niego słychać, to cóż, przeprowadził się do Bułgarii, gdzie szefuje zespołowi Snapshot Games. Ich pierwsza gra była reimaginacją jego gry z czasów ZX Spectruma, Chaos Reborn. A ich ostatni tytuł to taki trochę XCOM, tylko że nie nazywa się tak, bo nie posiada on już praw do tytułu. Ot, jest to klon XCOMa o nazwie Phoenix Point. Rzutem na taśmę podpowiem jeszcze, że dobrym sposobem na zagranie w Apocalypse jest fanowski remake o nazwie Open Apoc. Link w opisie. Czy można oczekiwać czegoś dobrego po grze, która już podczas odpalania witała nas hasłem "zwrotów nie przyjmujemy"? Ano można, jeśli jej tytuł ma w sobie nazwę legendarnej grupy Monty Python. Właściwie to wiecie co? Nieważne, tej pozycji nie było. Na miejscu 105 mamy coś innego. Hey Vic, what's for lunch? Hey Quinlan! Jeśli w 96 roku braliście do ręki grę, która liczyła aż 6 płyt, to mogło to oznaczać tylko jedno. Jest to przygodówka z dużą ilością filmów. The Reaper to właśnie taka przygodówka, gdzie główny wątek fabularny jest taką adaptacją wątku Kuby Rozprówacza, ale osadzoną w przeszłości. Dokładnie w 2040 roku i w Nowym Jorku, a nie w Londynie. Na swojej stronie twórcy tak zachęcali do zagrania w tytuł. Kuba wrócił. Tylko tym razem nie używa noża i nie chce cię wypatroszyć. Teraz chce wykroić twój umysł, emocje i osobowość. A nowoczesna technologia dała najbardziej bezwzględnemu mordercy w historii narzędzie umożliwiające mu zrobienie właśnie tego. Jest tylko jeden żywy świadek brutalnej dzikości rozprówacza i tylko jeden człowiek, który może go złapać. W grze wcielamy się w rolę reportera, którego przyszłościowa wersja Kuby Rozprówacza wybrała sobie jako tego, który będzie informowany w pierwszej kolejności o nowych zbrodniach. Jest to jedna z tych retro gier, w które nie musicie grać. Wystarczy, że odpalicie sobie przejście gry na YouTube. Pomaga to, że sekwencje filmowe są tutaj na wysokim poziomie, choć czepialsko dodam, że postacie nagrywane na green screenie są często źle oświetlone, co przejawia się tym, że mają taką świetlną otoczkę w wielu scenach. Reaper był wysoko oceniany, a w takim Secret Service gra zdobyła nieczęsto spotykaną notę 95. Posłuchajcie jeszcze, co o grze mówiono w programie Escape. Reaper jest wciągający zarówno fabułą, jak i wykonaniem. Grając w niego przeżywamy przygodę, która nie wiadomo, czy zakończy się odkryciem tajemnicy Kuby Rozprówacza. Opracowanie i kleszczowy port tej gry trwały dobrze ponad 4 lata. Jest to rekord zasługujący na wpis do księgi Guinnessa. Główny projektant gry Z twierdzi, że pracę nad nią rozpoczął jeszcze przed premierą Dune 2. Patrząc na grafikę Z, wydaje się ona być klasycznym produktem tamtego okresu. W roku 1995 wyglądało na to, że gra jest już gotowa. Jednak daremnie oczekiwano jej premiery. Wreszcie brzydkie kaczątko Z wykluło się i na oczach fanów przeistacza się w ładnego łabędzia. Takimi słowami recenzją gry Z zaczęto w magazynie Gry Komputerowe, gdzie Z zdobył ocenę 80%. Faktycznie Z ma aurę gry amigowej, albo zwyczajnie takiej, która była robiona długo. I jak już się ukazała, to była przestarzała i w zasadzie jedyne co tę aurę rozwiewa, to animacje. Świetne animacje dodajmy i nie tylko pod względem technicznym, ale i pod względem humoru. Zasady zabawy w Z są proste. Mapa podzielona jest na segmenty. Każdy posiada flagę. Jej przejęcie oznacza przejęcie segmentu, na którym znajdują się zwykle jakieś budowle, które to automatycznie po przejęciu produkują na przykład jednostki. Po rozpoczęciu gry mamy kilkadziesiąt sekund, może minutę, aby zająć jak największą ilość flag na mapie. Jeśli po tej minucie okazuje się, że wróg ma więcej o jakieś dwa sektory, to jedyne co możemy zrobić, to wejść do menu i zrestartować poziom. Tak się składa, że twórcy gry, studio Bitmap Brothers, słynęli z tego, że ich gry są trudne. Jeden z założycieli firmy przyznał w wywiadzie, że oni dobrze wiedzieli, że były one nawet za trudne, a robili to celowo, bo sami sobie chcieli stworzyć wyzwanie. Mogę jedynie potwierdzić, gra jest trudna, zwłaszcza po pierwszych 10 misjach, wtedy restartowanie poziomu będzie normalnym etapem rozgrywki. Dzisiaj chyba najlepszym sposobem, aby pobawić się tym tytułem, jest fanowski pół remake. Fanowski, podkreślam, nieoficjalny, bo takowy też istnieje, ale jest słabo oceniany. A
a pół remake dlatego, bo niestety, ale nieoficjalne wcielenie gry skupia się raczej na aspekcie multiplayerowym, a w pojedynkę można pograć jedynie z botami. To jednak cały czas stary dobry Z, w którym można sobie dodatkowo ustawić dowolną rozdzielczość, ale chyba więcej jak 720p jest już nieprzyjemne dla oka. Przynajmniej na monitorze 4K. Sami ocencie, link w opisie. Bohains i Prochas to rasy malutkich ludzików, które zamieszkują dna oceanów. Nie przepadają za sobą i w momencie rozpoczęcia gry prowadzą one ze sobą wojnę. Co ciekawe, w trakcie rozgrywki pogodzą się i połączą siły, aby skopać tyłki wspólnemu wrogowi – piratom. W Subculture nie opowiadamy się po żadnej ze stron, po prostu wykonujemy misje u tych, którzy akurat płacą. Z wyłączeniem piratów, ci nie lubią nikogo, a inni nie są im dłużni. Grę zrobiło studio znane z serii Burnout, czyli Criterion Games, które w tamtym czasie było własnością firmy Canon. Niestety, pomimo wysokich not, gra nie odniosła sukcesu. Ba, nie tylko nie odniosła sukcesu, zaliczyła wręcz spektakularną porażkę. W Stanach Zjednoczonych miało się sprzedać tylko 11 tysięcy egzemplarzy. A jeśli zastanawiacie się, jak wielka była to porażka, to ten cytat pomoże. Większość dużych wydawców jest zgodna, że jako punkt odniesienia milion sprzedanych egzemplarzy to ogromny sukces. 500 tysięcy to duży sukces, 250 tysięcy to godne uwagi osiągnięcie, natomiast 100 tysięcy egzemplarzy to rozczarowanie, a wszystko poniżej tego poziomu to strata. Podpowiada serwis CNET, a te liczby dotyczą okresu, o którym mówimy. Przedstawiciel wydawcy, którym był Ubisoft, skomentował słabą sprzedaż Subculture słowami: grafika 3D była piękna, rozgrywka była na najwyższym poziomie, a cały marketing był na swoim miejscu. Więc być może jest to niszowy gatunek gier, który wówczas spodobał się tylko niewielkiej części hardkorowych graczy. To naprawdę dziwne, że gra się nie wybiła, bo nawet dzisiaj jest zaskakująco miodna. Znajdziecie tu wszystko, czego spodziewacie się po grze z miniaturową łodzią podwodną. Są rybki, żółwie, kiepy, glony, muszelki, miny, podwodne miasta. I tylko Titanica nie ma. Oho, padło hasło Titanic i już wjeżdża ciekawostka. Ale to było naciągane. Pamiętacie z pewnością film Titanic i pewnie widzieliście, jak film powstawał. Czyli że zbudowano atrapę statku w mniejszej skali i tak dalej. A czy wiecie, że początkowy plan był zupełnie inny i Titanic miał zostać zbudowany od podstaw w polskiej stoczni? We talked about literally going to the shipyard in Poland and building the Titanic. I said, all right, great, so they can build the Titanic for us for $10 million? Yeah, we should think about that now. If we sink it, how many takes do we get? One. Czytając opis gry Stonekeep na Steamie, można się dowiedzieć, że była to najlepsza gra RPG roku 96 według magazynu Computer Gaming World. Tak naprawdę to tytuł był wtedy przyznany, ale wiadomo, że brano pod uwagę gry z roku 95. Nieważne. Co ważne to to, że przecież każde dziecko wie, że najlepszym RPGiem w tym roku według tego magazynu był Anvil of Dawn. I to właśnie ta gra zdobyła nagrodę w tym czasopiśmie. A Stonekeep był drugi. Ale przy drugim spojrzeniu jest tam dopisek wybór czytelników. No i faktycznie, czytelnicy wybrali Stonekeepa. Pozwoliłem sobie na taki wstęp, aby podkreślić fakt, że Stonekeep był uznany za dobrego RPGa zarówno przez prasę, jak i samych graczy. Stonekeep to staroszkolny segmentowy dungeon crawler, który dojrzewał bardzo długo. Bo pomysł na ten tytuł zrodził się już w 1988 roku. I zanim gra pojawiła się na półkach, przeszła wiele zmian. Można dojść do wniosku, że wydawca nie doceniał ambicji twórców, dając im wytyczne w stylu: gra ma działać na 286, ma nie wymagać myszki i ma zmieścić się na kilku dyskietkach. Tymczasem zespół dodawał kolejne elementy, które najpierw podważyły kwestię sterowania tylko klawiaturą, potem podwyższyli wymóg procesora na 386 i chwilę później na 486, a finalnie przekonali szefostwo, że dyskietka to martwy nośnik, a był początek lat 90. Wtrącę tutaj, że wydawcą był Interplay, a co za tym idzie Brian Fargo, nazwisko i imię, które znacie głównie dlatego, bo wyświetlało się podczas odpalania Fallouta. To on wymyślił tytuł Stonekeep. Co ciekawe, zespół stojący za grą był jednym z pierwszych, który zastosował wtedy innowatorskie narzędzie, jakim był program StrataVision 3D. Pierwszy poziom lochów wykonany w tym programie miał być zrobiony już na początku 92 roku. Najwięcej problemu sprawiła kwestia wideo, z którą mierzono się wielokrotnie.
Już samo zgranie materiału z kamery sprawiało problem. Był 92 rok i sprzęt do tego celu nie dawał satysfakcjonujących rezultatów. Na przykład ilość klatek była za niska. Tutaj z pomocą przyszła firma zewnętrzna z opracowanym przez siebie systemem. Nie bardzo też wiem, co strzeliło deweloperom do głowy, ale część nagrań na green screenie nagrywali przy oświetleniu naturalnym. Innymi słowy, na słońcu. Co w praktyce oznaczało, że modele były nierówno oświetlone i pół roku pracy poszło do kosza. Jednak w styczniu 1993 roku kawałek gry zaprezentowano na targach CES i pokaz okazał się wielkim sukcesem. Grę planowano wydać na gwiazdkę 93. Nic z tego nie wyszło. Później na gwiazdkę 94. Również się nie udało. Wtedy w firmie wszczęto wewnętrzne śledztwo, aby sprawdzić, co dzieje się z tytułem i na jakim jest etapie produkcji. Złośliwi powiedzieliby, lepiej późno niż wcale. Mocno zabugowana, ale pełna wersja gry gotowa była na początku 95 roku. Kolejne miesiące miały być poświęcone na eliminację błędów i przede wszystkim na optymalizację, bo gra w takiej wersji działała jak slideshow na mocnym PC-cie. W połowie roku przygotowano wersję demonstracyjną okraszoną intrem, które kosztowało Interplay $250,000. Widziałem to intro wiele razy i szczerze nie wiem, gdzie poszły te pieniądze. Brian Fargo był jednym z pierwszych, który sprawdził demko i jak pisał Interplay na swojej stronie. Z poczuciem ulgi, podekscytowany i zafascynowany produktem, spędza 4 dni z rzędu grając. Później ogłasza całej firmie, że gra jest lepsza niż jego pierwotne wyobrażenie tytułu i że naprawdę warto było czekać na Stonekeep. 8 listopada 1995 roku, w sam raz przed świętami, gra trafiła do sprzedaży. Interplay był tak pewny sukcesu gry, że nie skąpili ani na promocję, ani na bogate wydanie, w ramach którego do gry dołączona była książka z opowiadaniem osadzonym w świecie Stonekeepa. Czy zatem wysiłek zespołu i zaangażowanie wydawcy się opłaciły? Nie. Choć początkowo sprzedaż szła perfekcyjnie, przekraczając oczekiwania wydawcy, to chwilę po premierze sprzedaż prawie ustała. W niecałe 2 lata sprzedano 300 tysięcy egzemplarzy, co cieszyłoby, gdyby grę zrobiono w rok. Ale jak już wiecie, tutaj tak to nie wyglądało. Dzisiaj grę można zdobyć za kilka serwerników na GOG-u i Steamie. Postanowiłem podbić pozycję tej gry o kilka oczek z prostego powodu. Uśmiałem się do łez podczas nagrywania gameplaya i odruchowo wręcz włączyłem sobie film o podobnym tytule. Milcz! Nie licz na władzę tylko dlatego, że jakaś wodna zdzira rzuciła w ciebie mieczem. Zamknij się. Co ciekawe, gra pozwala nam obejrzeć cały film. Zapraszam więc na seans. Wszystko w tej grze jest śmieszne, nawet formularz rejestracyjny. Każdy aspekt gry to po prostu Monty Python. Jeśli lubicie ich humor, to nie trzeba was przekonywać, a jeśli nie lubicie, to ta gra tego nie zmieni. O co właściwie tutaj chodzi? Co to jest za gra? Cóż, to zaskakująco trudne pytanie. Niby jest to przygodówka, tylko żadna to przygoda, jeśli etap po etapie są to znane z filmu lokacje i sekwencje zdarzeń. To może tak. Kojarzycie te stare programy pod antyczne Windowsy, gdzie klikało się gdzieś i odgrywała się jakaś animacja? Zwykle były one kierowane do dzieci, na przykład widoczne na nagraniu jak to działa. To jest właśnie taka gra. Klikacie gdzie popadnie i co chwilę odgrywana jest krótka animacja w Monty Pythonowym stylu. Dodatkowo, aby urozmaicić poszczególne etapy, dodano całe mnóstwo minigier. Na przykład układanie Tetrisa, gdzie klockami są zwłoki pochodzące z tej sceny. Po drodze do Świętego Graala zaliczymy też pojedynek z Czarnym Rycerzem, który oczywiście zakończy się remisem. Wymienimy też uprzejmości z Francuzami, uważając na lecące z góry krowy. I wiele, wiele innych atrakcji. Fani Monty Pythona uronią niejedną łzę. I prawdopodobnie tylko oni. Strasznie się rozgadałem, ale dobrnęliśmy do końca zestawienia i przypominam wam, że to nie jest ostatnia lista z tego okresu.
Za hity ery Windowsa 98 zabierzemy się, jak dobijemy w tej serii do 250 pozycji. Myślę, że tyle gier podsumowujących za dany okres to uczciwa liczba, czyli jeszcze tylko 100 gier. Ponieważ jest to najdłuższy film, jaki popełniłem na tym kanale, to nie będę was dłużej przetrzymywał. Podziękuję jeszcze tylko wszystkim, którzy pomogli mi czytać cytaty i dodam, że ochotnicy mogą się do mnie zgłosić drogą mailową. Dzięki za uwagę, choć domyślam się, że niewiele dotrwało do końca. W każdym razie, dzięki i do następnego.